Augustyn. Dla instytucji kościelnych święty Augustyn. Augustyn to człowiek, który miał w historii największy wpływ na teologię instytucjonalnego kościoła, najpierw katolickiego, a potem również wyznań protestanckich, gdyż miał ambicje tworzenia chrześcijańskiej teologii. Pozostawił po sobie 100 ksiąg, 500 kazań i 200 listów. Ale Augustyn z Hipony nie tylko był pod wpływem filozofii greckiej zakorzenionej w jego środowisku, Augustyn był całkowicie w filozofii i religii greckiej zanurzony i uprzednio je długo praktykował. Przez dekadę był formalnie manichejczykiem, czyli wyznawał pogańską filozofię i religię. Pisząc nawet dzieła filozoficzne na ten temat, próbując łączyć tradycyjną filozofię grecką z manicheizmem, które w wielu założeniach są podobne. Potem zajmował się filozofią Platona, neoplatonizmem i wróżbiarstwem, czyli astrologią. Gdy zdecydował się porzucić dotychczasowe wierzenia na rzecz chrześcijaństwa, początkowo przyjął. Teologię pierwszego Kościoła, ale stopniowo zmieniał zdanie co do wielu rzeczy, ewidentnie interpretując pisma przez pryzmat swoich poprzednich wierzeń, czyli koncepcji dualistycznej, alegorycznej, te dwie od Platona, oraz dualistycznej i deterministycznej, to od manicheizmu. To co najbardziej wpłynęło na jego późniejszą własną teologię, to właśnie dualizm i jego niskie mniemanie o ciele. Augustyn prowadził wcześniej rozwiązłe życie seksualne, a potem swoją drogę chrześcijańską zaczął od razu od wejścia w celibat. Fakt zmiany poglądów przez Augustyna ze zgodnych najpierw z nauczaniem wczesnego kościoła na Zupełnie nowe, jest powszechnie znany, odnotowywany w każdym współczesnym opracowaniu o Augustynie. I co ciekawe, odnotowany również przez Kalwina, który się na Augustynie niezwykle silnie oparł. Wszystko to zastanawiające, prawda? A teraz proszę Cię o Twoją wyjątkową uwagę. Chciałbym teraz bowiem wymienić kilka podstawowych dziedzin teologii Augustyna, w których pod wpływem greckiej filozofii i manicheizmu stał się on powodem ukształtowania się obowiązującej teologii instytucjonalnego Kościoła aż do dziś. Oczywiście nie można winić za to wyłącznie Augustyna. Nie miał on żadnej władzy, aby narzucić swoją teologię instytucji Kościoła Rzymskiego i potem protestantom. Została ona przyjęta, gdyż było to z różnych względów wygodne i korzystne dla instytucji Kościoła Rzymskiego i potem nowych protestanckich wyznań. Ale znowu to temat na zupełnie odrębny materiał. Zaczynam wymieniać. Grzech pierworodny i chrzest. W czasach Augustyna koncepcja grzechu pierworodnego w różnych wariantach była obecna już od dawna, ale to Augustyn dodał do niej element winy. Czyli dziecko rodząc się nie tylko jest grzeszne, ale ciąży na nim już śmiertelna wina za ten grzech. To właśnie w manicheizmie Dziecko przychodzące na świat było siedliskiem zła. Dlatego Augustyn nauczał o chrzcie wodnym, któremu trzeba poddawać niemowlęta, bo wierzył, że ma on moc oczyścić je z pierworodnego grzechu i przywrócić stan łaski niezbędnej do zbawienia. Jak widzisz, poglądy Augustyna silnie wpłynęły na ugruntowanie się teologii sztu niemowląt w kościołach historycznych i to zarówno w katolickim, jak i w wyznaniach poreformacyjnych. Determinizm zbawienia tak zwana predestynacja. Fakt zdeterminowania kogoś do zbawienia lub do potępienia zawdzięczamy również Augustynowi, który szczególnie pod koniec swojej działalności skłaniał się do tak zwanej podwójnej predestynacji. Czyli do tego, że jeszcze przed założeniem świata Bóg przeznaczył jednych do zbawienia, a drugich do potępienia. Tak jak w manicheizmie, gdzie dobry Bóg, światłość, arbitralnie wybierał niektórych do zbawienia i uwolnienia ich ze złej materii Jednak teologia Augustyna swoje apogeum znalazła dopiero w teologii Lutra ale przede wszystkim w teologii Kalwina i innych kościołach które wyrosły z kalwińskiego pnia reformacji Co ważne kalwinizm jest dziś nadal żywym nurtem w teologii na przykład w USA i jest podłożem silnego podziału wśród wierzących w tym kraju. Eschatologia, czyli nauka o końcu czasu. Choć na początku swojej drogi Augustyn, tak jak cały pierwszy kościół, wierzył w fizyczne tysiącletnie królestwo Jezusa na ziemi, które nastanie wraz z drugim przyjściem Jezusa, to potem odrzucił ten pogląd stwierdzając, że jest to właśnie zbyt cielesne, aby mogło być prawdziwe. W tym celu Augustyn interpretuje zapisy Biblii alegorycznie, po platońsku i stwierdza, że Jezus będzie rządził na ziemi duchowo, za pomocą triumfującego globalnie Kościoła. Eschatologia Augustyna pozbawia również Żydów obiecanego im królestwa w całej ziemi obiecanej i życia na niej w pełnym pokoju. Augustyn wierzy za to, że Żydzi prędzej czy później przyjmą chrześcijaństwo. Interpretacja stworzenia. Augustyn alegoryzuje również zapisy księgi rodzaju i w ogóle otwiera wielką furtkę do dowolnej interpretacji słowa, twierdząc i tu parafrazuję że ilekroć dosłowna interpretacja pisma zaprzecza nauce lub rozumowi danemu człowiekowi przez Boga tekst biblijny należy interpretować metaforycznie. Skąd my to znamy, prawda? Inne koncepcje teologiczne. Augustyn położył również podwaliny pod rozwijaną później koncepcję czyśćca. Ale również często wypowiadał się o Marii, Matce Jezusa, twierdząc, że, znowu parafrazuję, Maria poczęła jako dziewica, jako dziewica urodziła i dziewicą pozostała na wieki. Jego pogląd był elementem zmagania się Augustyna z seksualnością, o czym już wspominałem. Matka samego Boga nie mogła mieć przecież związku z czymś tak cielesnym jak seks. Permanentny dualizm Augustyna objawiał się również w jego widzeniu Kościoła. Widział bowiem oddzielnie ziemską instytucję Kościoła oraz jego część duchową składającą się ze zbawionych. Ludzi w ziemskiej części kościoła dzielił na hierarchię i na świeckich. Czy widzisz tego konsekwencje dzisiaj?